Siema, siema, tutaj Tori. Wiedzieliście, że na niektórych mapkach Dynamite może wykonać potrójny skok? Wygląda on naprawdę efektownie, a żeby go wykonać, trzeba mieć do niego star power i po prostu się go nauczyć. A myślę, że warto, bo można zaszpanować tym przed kolegami. Jak wiecie, w grze do kupienia jest już Witch Shelly. I wiąże się z nią ciekawa historia, bo to, że po oddaniu strzału wychodzą z jego koty, no to pewnie wiecie. Ale czy wiedzieliście, że podczas lotu tego strzału są tam jeszcze duchy tych kotów? Teraz coś dla ludzi, którzy używają prawie zawsze autostrzelania. Zobaczcie na tego Disco Franka. Teraz lecą właśnie strzały z autostrzelania i nie dochodzą one do robota. A jak przycelujemy właśnie ręcznie, no to normalnie uda nam się zaatakować tego robota. Czyli wniosek z tego taki, że nie warto auto-aimować. Teraz taki trochę lifehack na tryb z duchami i nie tylko. Dotyczy on Jina, a dokładnie jego specjalnej mocy, czyli ulta. Wystarczy, że podejdziemy Jinem pod wyrzutnię i przyciągniemy na nią naszego przeciwnika. Wtedy od razu wylatuje on daleko od strefy i ma małe szanse, żeby przeżyć. Pewnie przegraliście już kilka razy jakąś gierkę Ems, ale czy zwróciliście uwagę, jak ona się wtedy zachowuje? Łapie takiego focha i ustawia ręce, żeby wyglądała na obrażoną. Co ciekawe, większość innych postaci tak nie robi. Chyba nasza Ems jest bardzo wrażliwa. Teraz czas na kolejnego lifehacka i dotyczy on tylko i wyłącznie trybu z duchami. A dokładniej trzeba mieć do niego PAM. Wtedy wystarczy, że nabijamy sobie na niej ulta, idziemy na środek, rozstawiamy go i bez problemu cały czas odradza nam się HP i nie ma szans, żebyśmy sami zginęli. A jak jakiś przeciwnik nas będzie chciał zaatakować, to raz, że jesteśmy w krzakach, więc dokładnie on nas nie widzi, a dwa, będzie nam się odradzało życie, a jemu nie. A tutaj mam śmieszną sytuację Mortisa podczas trybu duchów. Jak widzicie, cały czas naparzał do niego Tick, a on próbował przed nim uciekać. Co ciekawe, Tick wypuścił nawet swojego ulta, który to po chwili został wystrzelony dosyć przypadkowo, właśnie z tej wyrzutni. Co prawda wrócił, no ale Mortis ten zginął od automatycznego zabierania HP, a nie od Ticka, więc brawa dla niego. Ciekawy jest też ten oto screen. Jakiś gracz dostał laga i zrespiło go poza mapką, dzięki czemu możemy zobaczyć, co jest za bramą. Co prawda fioletowe tło trochę przeszkadza, ale jak dobrze się przyjrzymy, no to widać właśnie ścieżkę. Ciekawe, dokąd ona prowadzi. Teraz tak na poprawę humoru, krzaczek Spike'a w Clash of Clans. Serio, mega mnie on bawi. Ale mam jeszcze dla was standardowo moją gierkę na koniec, tym razem będzie ona Frankiem, gdyż Frank też jest jednym z halloweenowych postaci. Ogólnie od razu mówię, że nie jest on najlepszy na ten tryb i na pewno nie będzie łatwo, no ale dobra, pierwsza skrzyneczka zebrana, to najważniejsze. Tu są aż trzy, ale tam w krzakach czai się Barley, a uwierzcie mi, że z nim na tym trybie to nie ma co zadzierać. Spróbuję chociaż raz uderzyć tą Piper, no ale niestety, chyba się nie uda. Kurde, zostało mi już coraz mniej HP, a dalej nikogo nie znalazłem. O, tu jest Sandy, ale ją będzie ciężko zaatakować. Kurde, jeszcze Shelly, no muszę zaryzykować i to kogoś podbić. Dobra, raz siadło, lecz ona też mnie skaleczyła. No nie, no i Crow, no czyli już pograne, niestety raczej deadam, no że co? Jak to się stało? Skąd ten Rico do mnie strzelał? Jeszcze z ulta? Nie, no widzicie, no jak pech to pech. Ale na koniec otworzymy jeszcze skrzyneczkę, może będzie lepiej, no niestety nie. A więc jak chcecie, żebym przypiął wam serducho, to napiszcie w komentarzu, czy była jakaś rzecz z dzisiejszego odcinka, o której nie wiedzieliście. Jak wbijemy pod tym filmem 1000 lajkaczy, to dalej będę kontynuował tą serię. Możecie też zostawić subika, żeby jej nie przegapić, a ja się z wami żegnam. Dzięki za wytrwanie do końca, trzymajcie się, cześć!